Witajcie w kolejnym odcinku opowieści więziennych, ponieważ cały czas towarzyszy mi świąteczna atmosfera, w zasadzie już kończących się świąt Bożego Narodzenia, i towarzyszą mi kolejne informacje o wydarzeniach na drogach, które miały miejsce pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Pomyślałem sobie, że zrobię jeszcze jeden luźniejszy odcinek, nie tyle o zakładach karnych, co właśnie o nałogach i o problemach, które często powodują, że ludzie stają się sprawcami strasznych tragedii, w efekcie których zabierają niewinne życia, a sami lądują na długie lata w zakładach karnych właśnie. No i nie sposób w tym miejscu nie poruszyć sprawy, która miała miejsce 23 grudnia tego roku, w sobotę, dzień przed Wigilią w Międzyzdrojach. I zapewne większość z Was wie, o co chodzi. Chodzi o stosunkowo młodego człowieka, 35-latka, który prowadził swój samochód, prawdopodobnie marki BMW, ale to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. I w tych Międzyzdrojach wjechał w rodzinę czteroosobową. Trzy osoby zabił na miejscu, trzecia córka, 12-letnia, z połamanymi nogami odwieziona śmigłowcem LPR do szpitala. No, ma olbrzymie problemy, prawdopodobnie trauma pozostanie w niej do końca życia. Szczęśliwie będzie, jeżeli będzie mogła w przyszłości chodzić i normalnie się poruszać. Natomiast nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek mogła w normalny sposób funkcjonować. Za parę dni pewnie dowiemy się o całej kronice kryminalnej i spłyną informacje na temat przeróżnych wypadków, jakie miały miejsce w ten świąteczny czas, bo to jest taki okres, kiedy różni tak zwani niedzielni kierowcy wyruszają na drogi, czyli ludzie, którzy nie mają na co dzień doświadczenia za kierownicą, ale chcą dojechać do swoich rodzin i stanowią nawet na trzeźwo czasem niemałe zagrożenie, a co dopiero pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Jeśli chodzi o tego kierowcę z Międzyzdrojów, można było obserwować chwilę po tym, jak został zatrzymany. Został doprowadzony do komisariatu, był on w samych gatkach prowadzony w takim specjalnym kasku, żeby nie zrobił sobie żadnej krzywdy, ani nie stanowił zagrożenia dla eskortującego policjantów. Także trochę się na nim skupię i trochę opowiem więcej na ten temat. Takie moje obserwacje. Do wypadku doszło w okolicach godziny 18. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany w okolicach godziny 20. No i został doprowadzony do prokuratury. No i dziwny był jego strój, bo był rozebrany. Policjanci twierdzili, że było to efektem tego, że nie chciał się ubrać, a jego ubrania zostały spakowane do jakiejś torby. Więc wszystko wskazywało na to, że został zatrzymany u siebie w mieszkaniu i był tym zatrzymaniem dosyć mocno zaskoczony. To częsty jest widok z jakichś materiałów operacyjnych policji, kiedy wpadają do groźnych bandytów i są oni wywlekani ze swoich łóżek bladym świtem w środku nocy o 6 rano. Z reguły właśnie w stroju mocno niekompletnym. Tylko taka nieścisłość, która tutaj mi się narzuca, jest taka, że te obrazki z doprowadzenia tego człowieka do prokuratury są robione w oświetleniu dziennym, więc nie mogła to być godzina 20 w grudniu. Nie wydaje mi się też, żeby mogła to być niedziela 24 grudnia, czyli Wigilia z samego rana, ponieważ nie sądzę, żeby jakiś prokurator w niedzielę, jeszcze wigilijną niedzielę, tego dnia pracował, ale może zrobił dla niego wyjątek. Nie wiem, nie to jest istotne i nie róbmy z tego zagadnienia, bo chciałbym Wam powiedzieć, co teraz się z nim będzie działo i jak jego rzeczywistość będzie wyglądała. Zacznę od tego, że w chwili wypadku sprawca był pod wpływem środków odurzających. Prawdopodobnie również dlatego zbiegł z miejsca zdarzenia. I tutaj przypomina mi się jedna historia, o której Wam na pewno powiem, ale za chwilkę, taka anegdotka z życia wzięta. Ale jeszcze zanim do tego dojdę, to chwilę o sprawcy.
Miał on w sobie taką mieszankę dość wybuchową, ponieważ był pod wpływem ekstazy albo środków, które działały bardzo podobnie do ekstazy. Jak wiadomo, jest to silny stymulant. No i do tego miał jeszcze syntetyczny narkotyk we krwi, który, abstrahując od tego, jak on się nazywa, ponieważ nazwę ma trudną, skomplikowaną i nie do wymówienia przez białego człowieka, ten środek to coś na kształt syntetycznej kokainy, którą można zarówno zażywać, tak jak koks się zażywa w formie białego proszku, jak i można również to palić w podobny sposób, jak pali się krak. No więc on miał jeden i drugi środek we krwi, co wykazały badania, więc to jest taka mieszanka typowo imprezowa. No także jest wysokie prawdopodobieństwo, że ów jegomość, zwany dla uproszczenia sprawcą, wybierał się właśnie na jakąś imprezę i bardzo chciał się dobrze bawić. Impreza skończyła się dla niego w taki sposób, jak zaraz wam powiem, natomiast pozbawił życia 3 niewinne osoby, które przyjechały do Międzyzdrojów spędzać święta w gronie rodzinnym. Podobno zostawili tylko bagaże w wynajmowanym przez siebie pokoju czy apartamencie i chcieli wyjść na spacer, może na promenadę, słynne molo w Międzyzdrojach. No i skończyło się to tragicznie. Prawdopodobnie ich córka, która przeżyła to zdarzenie, będzie do końca życia miała taką traumę w sobie, że gdyby jednak nie wybrali się tym razem do tych nieszczęsnych Międzyzdrojów, a spędzaliby Wigilię tak jak powiedzmy w zeszłym roku, albo wyjechaliby w inne miejsce, to do niczego by nie doszło. Albo gdyby zostali w mieszkaniu, w tym apartamencie jeszcze 5 minut dłużej, to do niczego by nie doszło. Mogły tam być sytuacje takie, że dzieci chciały bardzo już wyjść, rodzicom jeszcze się nie chciało, albo któryś z rodziców bardzo namawiał, żeby już poszli, a ktoś inny nie miał na to ochoty. To są takie sytuacje, możemy je mnożyć i to są historie pod tytułem efekt motyla, że jakaś jedna mała decyzja mogła wpłynąć na całe życie tej już bardzo mocno zdekompletowanej rodziny. Tak samo gdyby sprawca nie zażył tych środków, może gdyby jechał wolniej, może gdyby wybrał inną trasę. To jest tak zwana mniemanologia, o której nie ma tutaj sensu rozprawiać. Powiem wam w dwóch zdaniach dosłownie, co się teraz będzie działo. No więc człowiek ten doprowadzony do prokuratury będzie miał oczywiście postawione zarzuty, pewnie już ma spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w efekcie którego śmierć poniosły 3 osoby, w tym jedna małoletnia. No, grozi mu od 5 do 20 lat pozbawienia wolności i on przez najbliższe co najmniej 5 lat wolności nie zobaczy. Zostanie mu na pewno nałożona sankcja w postaci co najmniej 3 miesięcy pozbawienia wolności w tak zwanym areszcie śledczym do sprawy. No i ten areszt będzie przedłużany aż do wyroku, który w końcu zapadnie. Będzie to z pewnością wyrok skazujący, ponieważ w jego przypadku nie ma mowy o żadnych okolicznościach łagodzących. Nawet gdyby wyraził nie wiadomo jaką skruchę i przepraszał za swoje grzechy, to ciążą na nim 2 bardzo poważne zarzuty. Jeden to już wspomniałem, oczywiście wypadek ze skutkiem śmiertelnym, no ale również będzie oskarżony o prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających. Oczywiście zostaną mu również postawione pytania w trakcie śledztwa, skąd miał, skąd je posiadał, gdzie je kupił, więc być może posypią się za tym kolejne głowy, bo wsypie jakiegoś znajomego, od którego to kupił, a może sprawa będzie miała jeszcze dalsze, drugie dno, bo być może okaże się, że ten człowiek również miał tego więcej, może przeszukanie w jego mieszkaniu czy apartamencie, który wynajmował, bo wszystko na to wskazuje, że nie był on mieszkańcem Międzyzdrojów, chociaż tego na 100% jeszcze nie wiem, może wykażą, że znajdą się tam większej ilości środków odurzających. Być może to była biforka przed Sylwestrem, do którego się już przygotowywał i chciał wypróbować, jak te środki działają. To są spekulacje i nie ma odpowiedzi na to pytanie.
Natomiast oczywiście czeka go cela przejściowa, czeka go areszt. No, areszt jest gorszą sytuacją niż zakład karny, ponieważ w areszcie obowiązują mniej więcej takie zasady jak w zakładzie zamkniętym, czyli będzie miał bardzo ograniczony dostęp do telefonu, bardzo ograniczony dostęp do jakiegokolwiek świata zewnętrznego, w tym będzie miał ograniczone widzenia. No i ten areszt może się przedłużać przez wiele miesięcy, aż do momentu, kiedy zapadnie wyrok i zostanie przetransportowany do zakładu karnego, który według zasad obowiązujących w naszym kraju będzie to zakład karny możliwie jak najbliższy miejscu jego zamieszkania. Czy czekają go jakieś szykany ze strony współosadzonych? Bardzo możliwe, że tak. Może być potraktowany w tym zakładzie karnym jak typowy peżot, bo jeżeli trafi na przykład na osadzonych, którzy zostawili na zewnątrz rodziny, to obudzi się w nich po prostu chęć zemsty. On już na wstępnym etapie przesłuchań może zostać poturbowany przez policjantów i to nie będzie w żaden sposób odkryte ani udowodnione, że ktokolwiek zrobił mu jakąkolwiek krzywdę. Nawet mogą mu tam solidnie, brzydko mówiąc, wpierdolić. Gdyby chciał robić coś w tym kierunku, to policjanci powiedzą: no przepraszam, taki już do nas trafił, w wyniku wypadku miał złamane dwa żebra obojczyki i podbite oko. I to jest temat nie do udowodnienia w żaden sposób na moje oko. No a jak umieszczą go jeszcze w odpowiedniej celi, a będą wiedzieć, gdzie go wrzucić, to bardzo możliwe, że już w areszcie śledczym dostanie solidny łomot od współosadzonych. To nie jest tak, że ja mu tego życzę, bo nie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że spotkają go naprawdę okrutne szykany już w tych pierwszych dniach. Zwłaszcza, że jeżeli poruszał się autem lepszym niż DU Matiz, a tak oczywiście było, przysłowiowy Matiz, najprawdopodobniej miał pieniądze, najprawdopodobniej wiódł sobie jakieś nie najgorsze, może imprezowe, fajne życie. Teraz jego życie odwróci się całkowicie do góry nogami i sam jest tego winny. Oczywiście ma na sumieniu trzy niewinne życia i to nikt nigdy z jego sumienia nie zmyje. Jeżeli ten człowiek nie jest psychopatą pozbawionym jakichkolwiek wyższych uczuć, to taka trauma zostanie w nim również do końca życia. A wszystko efektem tego, że zażył środki bardzo mocno wyskokowe, wsiadł za kierownicę i pojechał ten jeden raz za dużo. No i teraz mogę przez najbliższe kilkadziesiąt minut mówić o tym, jak bardzo narkotyki są złe, jak bardzo zmieniają percepcję, jak narkotyk w postaci alkoholu jest silnie uzależniający i jak wielkie może powodować straty zarówno w mózgu człowieka, który to zażywa, jak i w społeczeństwie. Ale troszeczkę rozluźnię atmosferę i opowiem historię mojego dawnego kolegi z pracy, bo trochę przypomina mi to tą sytuację z Międzyzdrojów, ale tylko trochę, dlatego że on miał dużo szczęścia i nikomu nie zrobił krzywdy, tylko sobie. A historia jest cokolwiek komiczna i nie mogę sobie podarować, żeby wam o niej nie opowiedzieć. Zacznę od pytania troszkę retorycznego, które zadam wam wszystkim i za chwilkę udzielę na nie odpowiedzi. Pytanie jest takie: jakie jest najlepsze auto na świecie? No i tutaj mogą padać odpowiedzi: BMW, Mercedes, Bentley, Bugatti, Maserati. To wszystko nie jest prawdą, bo każdy, kto choć raz spróbował, ten wie, że najlepsze na świecie jest auto służbowe. Dokładnie tak, ponieważ jeździ na powietrze i nie ma takiego krawężnika, pod które nie byłoby w stanie podjechać. No więc mój kolega sprzed lat imieniem Michał był młodym, prężnym, chcącym rozwijać się w dynamicznym środowisku handlowcem, który po kilku miesiącach pracy w dużej, nawet bym powiedział bardzo dużej firmie, otrzymał auto służbowe, czekał na to auto mniej więcej 3 miesiące, bo taki jest okres oczekiwania na wydanie auta prosto z salonu i on takie właśnie auto dostał.
My w ogóle byliśmy tam doceniani w tej firmie, każdy miał nowe i porządne auto. On dodatkowo otrzymał takie auto, które było nieco lepiej wyposażone niż wszystkich pozostałych, więc on miał tam podgrzewane siedzenia, jakąś dwustrefową klimatyzację, nawigację, wielki ekran i no, w tamtych czasach to było coś naprawdę fajnego i coś wow. Trochę mu pozostali zazdrościli, ponieważ byli pracownikami już z większym stażem, a na pewno z większymi osiągnięciami, a jeździli wciąż jakimiś tam starszymi samochodami, przy czym dodam tutaj, że jak ktoś ma auto służbowe, które ma rok od nowości, to już czasami jest uznawane za stare. No ale Michał dostał takie auto, bardzo się nim cieszył i to było auto dosłownie prosto z salonu, jakie odebrał, to miało 16 km przebiegu na liczniku. No i poczuł się bardzo doceniony. Auto miał może w porywach 2 tygodnie i doprowadził do wypadku. No i to, że doprowadził do wypadku, to nic w tym nie byłoby dziwnego. Ja sam aut rozwaliłem kilka, z czego tylko jedno pod wpływem alkoholu, a różnych stłuczek i dzwonów mniejszych czy większych miałem naprawdę sporo. Oczywiście w większości były to auta służbowe, ale jak się pokonuje 100 tysięcy kilometrów rocznie, to ciężko nie mieć jakichś kolizji czy nawet mandatów za przekroczenie prędkości. Wracając natomiast do Michała, jego wypadek był o tyle spektakularny, co głupi i dziwny. Do wypadku doszło na ulicach jednego z większych miast w tym kraju, bladym świtem w niedzielę. Bladym świtem, bo to było gdzieś w okolicach między 5 a 6 rano, w takiej dzielnicy domków jednorodzinnych. Auto rozpędzone wpadło na posesję, czyli chłopak nie wyrobił na zakręcie, uderzył kołem w krawężnik, to koło się złamało czy urwało, stracił totalnie panowanie oczywiście nad kierownicą, przeleciał przez ten chodnik i wpadł w ogrodzenie jakiegoś domu jednorodzinnego, no i zatrzymał się kilkanaście metrów za tym ogrodzeniem na posesji, na prywatnym trawniku, kompletnie rozwalając to auto, które było już w tym momencie do kasacji. No i jak również do kasacji było to ogrodzenie, które trzeba było oczywiście odbudować, pewnie niemałym kosztem, bo to taka naprawdę zacna dzielnica ładnych willi. Przerażony tym zdarzeniem kolega, który był ewidentnie wczorajszy, a biorąc pod uwagę godzinę zdarzenia, to pewnie jeszcze dzisiejszy, postanowił zbiec z miejsca zdarzenia. Jak postanowił, tak uczynił, no i uciekł. Uciekł, udał się do swojego mieszkania. Tam przeczekał kilka godzin i zadzwonił na policję, zgłosił kradzież samochodu. Opisał dokładnie miejsce swojego zamieszkania, opisał dokładnie samochód, podał numery rejestracyjne, powiedział, że to auto służbowe, zarejestrowane na taką i taką firmę, no i że właśnie mu zginęło i on nie wie, co się z nim stało. Okej, policja przez telefon przyjęła takie zgłoszenie. Jakiś policjant dyżurny zrobił notatkę, natomiast, co pewnie jest rutynową sytuacją w takich zdarzeniach, został on poproszony, czyli Michał został poproszony o osobiste stawiennictwo na komisariacie, no, w celu złożenia jakichś tam wyjaśnień, podpisania protokołu, no, formalności. No to Michał, niewiele myśląc, odczekał jeszcze troszkę czasu, wybrał się na ten komisariat, no, powiedział, jaka sytuacja, że obudził się rano, chciał pojechać na zakupy, jakieś bułeczki, poranne mleczko, do kawuni, coś tam, coś tam. No, wyszedł na dół, a tu auta nie było i nie wie, o co chodzi, no, było anima. No, policjanci oczywiście przyjęli od niego te zeznania, nie przejęli się tym jakoś szczególnie, no, auta pewnie zawsze ginęły, teraz troszkę pewnie mniej niż kiedyś w latach 90., ale jest to w jakimś sensie standard. Nie jest to nic niebywałego, nie jest to jakieś zgłoszenie, które miałoby nagle spowodować poruszenie wielkie wśród policjantów. Także przyjęli zgłoszenie, zebrali niezbędne podpisy, podziękowali za uwagę, chłopak wrócił do domu. Po kilku godzinach zadzwonił do niego policjant z tej komendy czy komisariatu, gdzie on składał zeznania, i zaprosił go do kolejnej wizyty w celu dopytania, w celu jakichś tam jeszcze dodatkowych wyjaśnień, no po prostu pod pretekstem stawiennictwa osobistego. No, chłopak niewiele się zastanawiał,
pojechał, czy poszedł na ten komisariat, tam się stawił i policjanci mówią do niego tak: Panie Michale, bo mamy taką sytuację, że no znaleźliśmy to pana auto, ono przy ulicy takiej i takiej stoi rozbite, tam laweta niebawem pozbiera szczątki i zawiezie na parking policyjny. No z tym, że mamy takie wątpliwości, bo pojawili się świadkowie, którzy widzieli sprawcę tego zdarzenia. No i tutaj mała dygresja odnośnie wyglądu kolegi Michała. Wysoki, chudy, śniady, taki oliwkowa cera jakby z urodzenia. Dodatkowo charakterystycznie, artystycznie wygolona bródka, podgolone boki, fryzury i koczek. No nie wiem, czy... No, on byłby trochę bardziej charakterystyczny, jakby był czarny, albo gdyby był Azjatą. Bo jeśli chodzi o białego człowieka, to ciężko mi o bardziej charakterystyczny w tym momencie wygląd niż to, co reprezentował sobą ów kolega. No i świadkowie oczywiście zeznali, że sprawca miał taki, a nie inny wygląd, który jeden do jednego, kropka w kropkę pasował do wyglądu Michała. No więc policjanci na tym komisariacie zadali mu pytanie, jak odniesie się do tych zeznań świadków, którzy właśnie opisali taki, a nie inny wygląd sprawcy. No Michał mógłby jeszcze próbować coś kombinować, ale oczywiście wiecie, no, może nie wiecie, to wam powiem, na komisariacie myśli się nieco inaczej, więc on już jakby nie próbował nic kombinować, zwłaszcza, że oczywiście to były zeznania pod przysięgą, za składanie fałszywych zeznań oczywiście grozi jakaś tam kara, łącznie z pozbawieniem wolności, no więc bidny nie miał wyjścia, przyznał się do winy. Jaki był tego skutek? No nikt nie udowodnił mu oczywiście tego, że w chwili popełnienia tego czynu był pod wpływem jakichś środków odurzających. Jak go policjanci później przedmuchali, jak to się kolokwialnie nazywa, to był czysty, no ale od zdarzenia minęło już kilka ładnych godzin. Ale efekt był taki, że oczywiście Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania. O całej sytuacji dowiedziało się ścisłe kierownictwo firmy. Jeszcze popracował trochę chłopak, ale już nie za długo. No a to auto prawdopodobnie spłaca do dnia dzisiejszego. I takie są właśnie skutki picia wódki. No i ta sytuacja dość śmieszna, można powiedzieć humorystyczna. Oczywiście skończyła się bardzo lekko, bo no tylko jakimiś tam problemami finansowymi dla tego gościa, ale przecież po tym chodniku, w tym miejscu mogli sobie spacerować ludzie. Dobra, to była bardzo wczesna godzina poranna, on najprawdopodobniej wracał z imprezy. Oczywiście nikomu później się w firmie nie przyznał do tego, że był pod wpływem, ale co nagle robiłby o 5:30 rano w centrum, no powiedzmy w centrum, no w mieście swoim autem służbowym z piątku, nie, z soboty na niedzielę. No jeżeli nie wracał z imprezy, to na pewno nie z zakupów ze świeżymi kajzerkami. Zwłaszcza, że to był dosyć taki typ imprezowy. Mogli tam być ludzie, mogli być ludzie również na tej posesji, w którą on wpadł. To mogło się skończyć naprawdę tragicznie. Mogło się to skończyć odsiadką i pogrzebem, a może nawet kilkoma pogrzebami, jak ta sytuacja w Międzyzdrojach. Możecie mi teraz zarzucić hipokryzję, ponieważ jak zapewne wiecie, ja też narobiłem sobie olbrzymich problemów, prowadząc auto pod wpływem, które to auto zawinąłem o drzewo. Okej, to wszystko prawda. Wyciągnąłem z tego wnioski i poniosłem moim zdaniem srogą karę, ale jeszcze na swoje usprawiedliwienie dodam, że ja to auto owinąłem wokół drzewa w lesie pośrodku niczego, gdzie do najbliższych zabudowań w każdą stronę było kilkadziesiąt kilometrów. Co oczywiście nie zmienia faktu, że nie jest to żadne usprawiedliwienie. Do takich sytuacji nie powinno nigdy dochodzić i nigdy nie wolno lekceważyć siły alkoholu, siły narkotyków. A o sile alkoholu w kontekście z świąteczno-sylwestrowym jeszcze wam opowiem w kontekście kolejnej anegdotki, która mi się przypomniała i pasuje jak ulał, jeśli chodzi o smutne, czy takie delikatne i niewinne złego początki. No więc ja kiedyś dawno temu
sobie popijałem wieczorami, popołudniami, kończyłem pracę i wracałem do domu, kupując sobie po drodze jakieś piwko, wybierałem sobie jakieś dobre, smaczne piwko kraftowe z jakiegoś małego browaru. Lubiłem jakieś takie nietypowe, rzadkie, ale nie gardziłem również jakimś dobrym trunkiem. Bardzo lubiłem Chivasa, lubiłem również Jacka Danielsa. Gardziłem raczej Johnny Walkerem, ponieważ uważałem, że to jest alkohol dla pospólstwa i jest zbyt ostry i nieprzyjemny w smaku. Gdybym ja w tamtych czasach wiedział o tym, że po kilku latach, żeby móc zaspokoić swój ciąg alkoholowy, będę sprzedawał telefon w lombardzie, żeby kupić sobie żołądkową gorzką, to nie uwierzyłbym w to nigdy. Ale jesteśmy jeszcze w takich dobrych czasach, kiedy wiedzie mi się nie najgorzej. No i dostaję od jednego z szefów firmy, w której pracuję i mam nie najgorsze wyniki, w charakterze takiego prezentu przedświątecznego, dostaję chyba 0,7, jak dobrze pamiętam, Chivasa. No to jest takie raczej lepsze whisky z tych, które można kupić w sklepie. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać, więc jeszcze tego samego dnia otworzyłem sobie tą butelczynę, przy czym ja w tamtym czasie nie uważałem siebie za osobę uzależnioną od alkoholu. Po prostu lubiłem sobie wieczorem wypić kieliszeczek czy szklaneczkę, kontemplując sobie rzeczywistość przy jakiejś grze komputerowej, co mnie wówczas relaksowało, albo podczas gry na gitarze jakoś tak sobie lubiłem umilić wieczór. No i tak po szklaneczce, między świętami a Sylwestrem już zobaczyłem dno tej butelki. A na Sylwestra zaproszeni byli do nas różni goście. Nie była to jakaś duża impreza, chociaż mieszkaliśmy wówczas w dużym domu, ale zaprosiliśmy parę osób, w tym dosyć zacnego prawnika. No i ja tak sobie pomyślałem, ja nie znałem wcześniej tego gościa, to był brat mojego kolegi, no może w ten sposób. No i pomyślałem sobie, że zrobię taki głupi numer, wezmę tą butelkę od Chivasa, ale zmienię zawartość, bo została mi już tylko butelka. Ja miałem różne inne alkohole w domu, cały duży barek i nie było z tym żadnego problemu, ale no chciałem taki zrobić prank, może tak to powiem. Więc wziąłem butelkę od Chivasa i nalałem do środka najtańszej berbeluchy z Biedronki whisky marki Golden Loch, która kosztuje 20 parę złotych za 0,7, jak dobrze pamiętam. I ona z whisky to ma tyle wspólnego, że podobnie pachnie i ma podobnie rudy kolor i na tym się podobieństwa kończą. No więc goście do nas przychodzą, spotykamy się, siadamy przy stole, coś tam sobie zajadamy. Ja wyciągam z barku tego fejkowego Chivasa, zamaszystym ruchem otwieram, no przecież tam nikt nie zauważy, czy właśnie pęka banderola, czy też nie. Polewam każdemu po kieliszeczku. No i ten wzięty prawnik smakuje, oczywiście był to Golden Loch, przypominam, i mówi, no kurwa, Chivas to jednak, to jest ten aromat, to jest nie do podrobienia. No ja mało nie spadłem z krzesła ze śmiechu, oczywiście do końca imprezy nie przyznałem się do tego, co jest naprawdę w tym Chivasie. Moja ówczesna luba no też się z tego mocno śmiała, no było to dosyć naprawdę zabawne. Oczywiście on opowiadał, jakim jest znawcą, że tak w ogóle to najczęściej pije Green Label albo Blue Label Johnnego Walkera. Chivasem też nie pogardzi, ale raczej on właśnie woli takie wyższe półki, jeśli chodzi o alkohole. Ta historia troszkę zabawna, ale zmierza ku temu, że ja już wtedy zacząłem zastanawiać się, czy to jest na pewno dobrze, że ja nie mam z tym żadnego problemu, żeby codziennie sobie pić szklaneczkę albo dwie jakiegoś mocnego alkoholu. Ja się nigdy nie upijałem, ale jednak ten alkohol sobie dawkowałem codziennie. I czy to mocniejszy alkohol, czasami to było piwko, czasami dwa piwka, czasami trzy piwka, ale jednak codziennie to było. Oczywiście budziłem się rano następnego dnia, było wszystko fajnie, szedłem do pracy, cały dzień sobie spędzałem tak jak trzeba, ale już powoli wchodziłem w taki wieczorny rytuał. I przypominam sobie taki dzień, jak któregoś razu wyszedłem z pracy i wracałem sobie do domu. Przyjechałem do domu, czymś tam się zająłem, jakimiś swoimi sprawami, jakimiś rzeczami wokół domu. Nie pamiętam, to nie jest istotne, bo coś, co mi utkwiło w pamięci, to taka sytuacja, że był już późny wieczór,
ja już tak porobiłem to, co miałem porobić i szedłem w kierunku sypialni i tak sobie pomyślałem, że kurde, to jest pierwszy dzień od niepamiętnych czasów i trudno mi sobie przypomnieć od kiedy, kiedy ja nie miałem żadnego kontaktu z alkoholem. I wtedy utkwiło mi to w pamięci i uświadomiłem sobie, że być może już jestem na tym etapie, że jestem uzależniony albo mam jakiś problem z tym tematem. Pamiętam doskonale te myśli i dzisiaj wiem, że to był taki pierwszy znak ostrzegawczy, taki pierwszy symptom, nad którym powinienem się wówczas zastanowić. No ja się nad tym nie zastanowiłem, przeszedłem do porządku dziennego, minął dzień, minął drugi. Ja sobie znowu piwkowałem, znowu sobie robiłem jakieś drineczki na wieczór, kompletnie nie zdawając sobie sprawy wówczas z tego, że to już jest ten moment, kiedy jestem na równi pochyłej. Ale nie chciałbym tego odcinka przesadnie rozwlekać o sobie, o tym będą inne odcinki, a ten odcinek troszkę luźniejszy i troszkę off-top zmierza ku końcowi. Także dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam do następnych. Dzięki wielkie, trzymajcie się i cześć.